Rosną te emocje, rosną u nas. Już teraz przed Państwem dwa wielkie finały. Oto pierwszy z nich. Już za moment w Team Ringu spotkają się zwycięzcy grond 7 i 8. Powalczą o okrągły czek 100 tysięcy złotych. Ladies and gentlemen, panie i panowie, to walka o sławę, prestiż i pieniądze. Tu nie ma miękkiej gry. Oto bohaterowie tego pojedynku. A do narożnika czarnego wywołuje walecznego i hardego harnasia. Kochona tupca, jak sam mówi, nie dla dudków, a dla sławy. Przed Państwem Mariusz Mario Kruczek. Oto narożnik czerwony. Ringowy zadziora, furiat i awanturnik. Ulubieniec hardkorowych fanów. To on stworzył nową jednostkę czasową. Jednego panopca, który trwa 22 minuty i 36 sekund, bo tyle trwała jego piąta runda. Przed Państwem Łukasz Gold Parowiec. Czas na wielkie starcie weteranów. 43-letni Mario kontra Gołczy, który ma na swoim karku laty 40. Łukasz Parowiec czy Mariusz Kruczek. Obu widzieliśmy w grondzie już wielokrotnie. Cztery stoczone pojedynki Mario. 8 pojedynków na koncie Łukasza Parowca z fantastyczną skutecznością. 6 wygranych, 2 porażek. No to co Łukasz Parowiec zrobił podczas gali Gronda 8 już przeszło do historii. Najdłuższe pojedynki w historii Grondy. Natomiast Mario to człowiek od zadań specjalnych, bo on wskakiwał na pojedynki last minute do najtrudniejszych rywali spośród wszystkich dostępnych na Grondzie. I pamiętamy, jak to wyglądało, kiedy tutaj przyjechał samochodem Zakopanego i tak się złożyło, że dzięki kontuzji, która była pechem tego, który awansował do finału, on mógł w tym finale wystąpić i wygrał ten finał. Ostatnie uwagi przekazywane zawodnikom. Tutaj jest sporo szacunku. Obaj świadomi swoich umiejętności. Obaj z planem przygotowanym na ten pojedynek. Odwrotna pozycja Łukasza Parowca. On taktycznie tutaj ogrywał naprawdę dużo podczas ostatnich pojedynków, podczas ostatniej edycji. Natomiast ta taktyka to też był zawsze pomysł na kolejne pojedynki Mario. Zobaczymy, jak dzisiaj zaprezentuje się człowiek z Zakopanego. Ta obrotna pozycja Parowca. No proszę, no proszę. Już chciałem to mu powiedzieć, że to jest niewygodne dla jego rywali. I co zrobił w tym momencie Mario? Rewelacyjny, rewelacyjny. Ja nie wiem, czy go będzie w stanie dalej rywalizować. Chce walczyć, natomiast ten los jest przestawiony w zupełnie inne miejsce. Mario na tej zakrocznej nocy. No proszę, jaki balans teraz przestrzelił. Fatalnie, no i teraz z kolei Parowiec tutaj trafi. Ależ to się wszystko rozpoczęło. Fatalny start Łukasza Parowca. Przystał Gołcz. Agresywnie rozpoczyna.
szarża. No Mario jak wściekły byk atakuje tutaj w tym pojedynku. To jest facet, który waży 114 kg, 200 gramów, prawie 113,5 kg. Ale wie też doskonale Łukasz Parobiec, że nie może oddać się pola Mario, że on kiedy się rozpędza, to po prostu robi to, co w tym pojedynku uzyskać chce. Ten cios obszerny, widzę z prawej ręki, właśnie był tego dowodem. Ależ ta twarz, ten nos jest przestawiony fatalnie, jeśli chodzi o Łukasza Parobca. Tu Mario, proszę Państwa, ale teraz trafił ładnym szybkim, ale z kolei teraz lewy sierpowy. O, coraz gorzej wygląda w tym momencie twarz Łukasza Parobca. Zdaje się, że tutaj te kontuzje po tych potężnych ciosach, najpierw po prawym sierpie, teraz po lewym. Ten lewy bity w okolicy gdzieś oka, mam wrażenie, Łukasza Parobca chciał zyskać kilka sekund, ale widzimy, już pojawia się też krwawienie na nosie. No są poważne tarapaty Łukasza Parobca. Mario idzie za cios. Ależ ta pierwsza runda pełna emocji, ale należąca do Mariusza Kluczka. Tutaj Mariusz przed rozpoczęciem tej gali podszedł, podał mi rękę i proszę Państwa, to jest pięść jak bochen. Tak, twarda jak ze stali. No tak sobie pomyślałem, że taką pięścią, gołą pięścią, bez rękawicy dostać taką bombę jak tutaj Łukasz Parobiec, to zrobi się problem. O właśnie, prosto nos w tym momencie, nawet nie było w szczękę, to poszło. Odkrył się, poszły ręce na dół Łukasza Parobca i wyczuł ten moment, obniżona pozycja, wystrzelił jak sprężynka Mariusz Kluczek. No i teraz proszę, znów ten nos teraz lewy. Czy to najpierw go złamał, później go wyprostował. To był bity gdzieś w okolicy oka, tak nosa, dlatego później przecierał oczy Łukasz Parobiec. Wydarzyło się sporo. Będzie naładowany Mario, zdając sobie z tego sprawę, że to jest dobry moment tego pojedynku, że trzeba wykorzystać te fragmenty. Tutaj proszę, balansuje z prawej, prawo, w lewo. Jeszcze obniża pozycję i teraz rusza do ataku. Ale widać, że przestawił to, że też nas prosiły. Ależ teraz bitka w pół dystansie. Raz za raz. Cios z jednej i z drugiej strony. Ciosy sierpowe. Dużo chaosu. Natomiast to też wynika z tego charakteru, który wnosi Gołd i Mario do ringu. No jeśli Parobiec złapie go na kontrę, to będzie, to może być knockout. No właśnie, kolejna kontuzja, proszę Państwa. Coś, jakaś czarna seria kontuzji w tym turnieju. Coś niewiarygodnego. A to jest ta noga, która chyba była kontuzjowana o Mario, ale on powróci do rywalizacji, natomiast będzie zdawał sobie z tego sprawę Łukasz Parobiec. Ale co on może zrobić teraz? Na jednej nodze będzie walczył. 50 sekund do zakończenia drugiej rundy. Teraz będzie miał problem z wystrzeleniem tego prawego, który przynosił mu tyle korzyści dotychczasowych pojedynkach na Galigrą. Nie mogę. Ale walczy! Tak, 40 sekund jeszcze zostało do zakończenia drugiej rundy, ale teraz już ustawia go sobie Parobiec. A to jest to doświadczenie, to jest ten rozsądek zdobyty przez lata rywalizacji. Widzi problemy przeciwnika, więc wprowadza po prostu inne plany taktyczne, aby walczyć. O, znowu ta kontra. To już ranił go nie po raz pierwszy lewą ręką. To teraz on rządzi w ringu. Jak to się wszystko zmieniło błyskawicznie. Kolejna kontra. Świetna akcja. Teraz ustawił go prawą ręką. Uderzył lewą. Kilka sekund do zakończenia tej rundy. No nie. Tak. No w tym momencie zostały absolutnie jakby odebrane mu poprzez to, że on już nie będzie mógł robić tego, co robił do tej pory, a to była jedyna szansa na to, żeby zaskoczyć i zaskoczył Łukasza. Zobaczmy raz jeszcze te najlepsze fragmenty zakończonej rundy. No i tutaj przestawił tego chłopa ważącego 115 kg, tak jakby to był chłopak z kategorii muszej. O, tutaj teraz skoczył, podginęła się tak jest, stopa uciekła Mario, natomiast
zostaje w tym pojedynku. Powrócił, wytrzymał ten ból, wytrzymał te fragmenty do zakończenia tej odsłony, natomiast będzie zmagał się z tym razem. Z tą kontuzją również w kolejnej odsłonie. Tam na narożniku Mario Łukasz też Sarara. O, Tomek Sarara na pewno nie pozwoli poddać tego pojedynku. Tutaj charakter będzie musiał walczyć do końca. Mario, charakter jest istotny. Teraz próbował skorzystać z lin, zamortyzować te uderzenia i też szarże. Kolejne akcje przyspieszenia ze strony Łukasza Parowca. No, ograniczył teraz swoje możliwości przez tą kontuzję. Bardzo poważny Mariusz Mario Kruczyk. To było takie wejście z nisko pokoloną głową. Damian Kruczek będzie bezradny w takich sytuacjach. Co tutaj się wydarzyło? To było zderzenie. Proszę, zobacz, co się dzieje. To jest... Wstaje. Co za twardy człowiek. Czas pociera, odnosi. To był faul. Tak też mi się wydawało. To była akcja kolanem wyprowadzona przez Łukasza Parowca. To jest zagranie nieprzepisowe. To jest... po prostu... Zobaczmy, bo to jest niesamowite. O! To jest ten moment. Ale nie na głowę. To nie. W okolice korpusu. Ma czas dla siebie teraz oczywiście. Mario, który chce dalej walczyć. I opuszczamy. Jesteśmy gotowi do dalszej rywalizacji. Taka jest decyzja narożnika i samego zawodnika. Charakter na pierwszym miejscu. Mariusz Kruczek się to zobaczymy. Przepraszam. Łukasz Parobiec. Pamiętajmy, Łukasz to jest człowiek, który stoczył wiele pojedynków na zasadach kickbokserskich, stąd pewnie zadziałały te instynkty z innej formuły, z którą miał przez wiele lat do czynienia. Oj, teraz bezpośredni lew. To był czysty cios. No tak, jeżeli mamy taki atak, to nic, to się tak musi skończyć. Łukasz jest za dobry w takich sytuacjach. Nie ma co. Koniec walki. Koniec pojedynku. Miękkie nogi, kompletnie wyłączone już z świadomości. Mariusz Kruczek przegrywa ten pojedynek. Łukasz Parowiec górą w starciu. Weterano, para oni tutaj z ducha zostawili. Stawka tego pojedynku była wysoka, bo przecież to była konfrontacja finałowa. Także tutaj walczyli również o bonifikatę finansową.